Cześć, tu Kinga. Witam Was na moim kanale Ekokreatywna. Dzisiaj pokażę Wam holum peksowy. Będzie dużo perełek pięknych. Dużo rzeczy kupiłam w pełnych cenach na nowym towarze w Dobczycach, słuchajcie. I no większość tych rzeczy, niektóre pokażę Wam rzeczy, które kupiłam na Vinted dla siebie, ale będzie mnóstwo perełek dla Was, dlatego naprawdę piszcie jak najszybciej, jeśli na coś się zdecydujecie, co się Wam spodoba, bo rzeczy naprawdę bardzo szybko znikają, przez to wiele osób jest rozczarowanych, no ale tak to jest. Ponieważ wszystkie rzeczy są unikatami, wszystkie rzeczy są tylko pojedynczo, a będą perełki niesamowitych firm, słuchajcie, kaszmiry, wełny, merino, naturalny kożuch w idealnym stanie i w ogóle perły vintage, także dzisiaj jest szał, po prostu szał. Naprawdę są tak piękne rzeczy, tak markowe i tak super składami, że każda z tych rzeczy po prostu woła mnie, żebym sobie ją zostawiła, no ale wiadomo, niektóre ze względu na rozmiar, niektóre ze względu na inny typ kolorystyczny, czy też po prostu, że mam już coś bardzo podobnego, no nie mogę zostawić sobie wszystkiego, prawda? Kochani, także zapraszam Was już teraz na holum peksowy, na super stylizację z tymi rzeczami, mam nadzieję, że się Wam spodobają, jeśli tak, to koniecznie polubcie filmik, będzie mi bardzo, bardzo miło, też bardzo pomagacie mi subskrybując kanał. I o to Was też proszę, rozszerzajmy ideę ekomody, rzeczy z odzysku i przede wszystkim rzeczy z super stylu, super składami. To jest bardzo ważne, żeby ubierać się przyjaźnie dla swojego ciała, kupować jak najwięcej rzeczy z dobrych, naturalnych tkanin, które też pomagają ratować nasz świat, nasze środowisko. I robiąc zakupy tego typu właśnie, też się do tego przyczyniacie. Także piszcie na moda.kreatywna@gmail.com w razie czego, a teraz już przechodzimy do konkretnych rzeczy i do stylówek. Zacznę, słuchajcie, od tego, co mam na sobie i od akcesoriów. Kupiłam taki kombinezon, akurat to było na wyprzedaży drobnej, to było akurat w Joyu w Dobczycach, bo później tam jeszcze zahaczyłam o dwa sklepiki dodatkowo, no i właśnie to tam kupiłam. Jest to bawełniany kombinezon marki New Collection. Wiecie, co jest fajne, bo to jest z tego bawełnianego muślinu z wysokim stanem. To jest coś mega wygodnego, co ja bardzo lubię nosić tak na co dzień, jak jest lato, wiosna. Oczywiście to jest czarne, więc można też zestawić to z dosyć eleganckimi dodatkami i sobie wystylizować na wieczór. Ja tutaj Wam pokazuję akurat do Adidasów. Tu chyba, nie wiem, czy się nam to sfokusuje, ale zobaczymy, może się uda. I do żółtego paska z żółtymi dodatkami, czyli tak bardziej na co dzień właśnie do tego żółty plecak, jest taki kontrastowy strój, ale można to wystylizować całkiem inaczej, spróbujemy teraz, pokażę Wam od razu akcesoria, które kupiłam, też wiecie, no jak to na nowej dostawie, natomiast jest to coś przepięknego. Torebka vintage, taka gobelinowa, ale bardzo delikatna. Również ten wzór jest taki bardzo, bardzo drobniusieńki. W cudownych po prostu kolorach. No zobaczcie na to. Pięknie wyhaftowane. Takich właśnie trochę fioletu, trochę beży. W tych modnych teraz kolorach. W ogóle stan torebki jest świetny, patrzcie. Tu nie ma dziur, jak na taką starą, wiekową torebkę. Ja ją tu musiałam przyszyć wzdłuż. Była poluzowana ta nitka, bo to są takie dziurki w tym metalu, które umożliwiają przyszycie torebki po prostu do tego zapięcia. Jest piękny paseczek, taki misterny. No i przepiękna jest ta klamra z perełką. Patrzcie, jak to jest zrobione pięknie. No cacuszko niesamowite po prostu. W środku jest jedwab. Tu ja w ogóle wsadziłam chusteczki, żeby się troszkę ułożyła ta torebka, bo była taka spłaszczona. To było z jakiegoś sklepu vintage w ogóle. To jest jedwab, słuchajcie. Ten materiał. Jedwab naturalny. No cudo, po prostu cudo na kiju. No i jehe, można to wystylizować nawet do takiego czarnego kombinezonu, ale wtedy z eleganckimi szpilkami, bo taki na luzie strój może być całkiem elegancki, jeśli na przykład dołożymy do niego na przykład złoty pasek i markowe buty, szpilki jakieś, dołożymy do tego elegancką marynarkę, czy elegancki żakiet w stylu Chanel na przykład i już możemy sobie zrobić zamiast sportowego kombinezonu taki wieczorowy, przekształcić strój. Pokażę Wam niedługo też filmik, w którym będę pokazywać takie luzackie stroje, właśnie wygodne stroje, jak można w bardzo prosty sposób przekształcić je
w eleganckie stroje, albo jak w takich bardzo wygodnych, wręcz prawie że dresowych strojach wyglądać z klasą, co robić, jak zestawiać dodatki. Także mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Tymczasem nie będę się już przebierać teraz, żeby robić ekstra stylówę z torebką, bo sama torebka jest cudem i wiadomo, że można ją do mega eleganckich rzeczy, do strojów wieczorowych, do strojów koktajlowych. No, przepiękna, przepiękna, przepiękna rzecz. Kupiłam też takie fajne akcesorium. Myślałam o sobie. Zobaczymy, ja mam portfele i portmonetkę również, więc być może nie zostawię sobie tej rzeczy. Arizona marka, jest to skórzany portfel, ale w kształcie takiej właśnie starołodnej torebeczki. To jest piękne. Oczywiście jest to skórka z mosiężnym zapięciem. Zobaczcie, to jest taka delikatniutka skórka. Jest jak nowe to. W ogóle nie wiem, czy to nie jest nowe, bo zobaczcie. W środku to normalnie ma takie systemy jak portfel. Logowana podszewka. Tutaj są na kartę przegródki. Z drugiej strony też. Tu jest dużo miejsca w ogóle. A tutaj jest normalnie na drobne i jeszcze, o, widać środek, na drobne taka przegródka. No po prostu bardzo, bardzo ładna, piękna wręcz rzecz, bardzo stylowa, jako portfel mega. No jak ktoś lubi jeszcze takie cacuszka w takim stylu retro, to jest piękny skórzany portfel, można komuś w prezencie sprawić również. Bardzo jestem zadowolona z tych dodatków, bo ostatnio coś mało trafiałam na takie fajne rzeczy, jakieś właśnie torebki, jakieś takie gadżety, tymczasem naprawdę teraz udało się niesamowicie. Słuchajcie, lecę dalej. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które kupiłam sobie na Vinted i jedną nową w ogóle. One wystąpią w innych stylizacjach, więc pokażę Wam je najpierw, żeby Wam potem już nie opowiadać o nich w trakcie. Często też jak szukam jakichś konkretnych rzeczy, to szukam ich na Vinted. Bardzo często zdarza mi się kupić rzeczy z metkami nowe, tak jak w przypadku tej bluzy. Szukałam fajnej bluzy, takiej właśnie wygodnej, a propos tego filmiku, który zapowiadałam, która będzie jednocześnie luksusowa i jednocześnie bardzo wygodna, bardzo komfortowa w noszeniu. No i będzie też stylowa, po prostu stylowa. I słuchajcie, kupiłam z metkami piękną bluzę 100% kaszmir od marki Knitted. Oczywiście metki zdjęłam, ale mam je. Nawet jest metka, taka torebeczka z zapasową nitką w razie czego do naprawy, jakby dziurka się zrobiła. Słuchajcie, no i taka bluza, moi drodzy, w sklepie nowa, w sensie jakbyście chcieli tam na któryś z tych stronach takich Answer czy inne kupić sobie ją nową z metkami, koło 1000 zł, słuchajcie, 100% kaszmir, bardzo fajna marka, bardzo modne rzeczy, natomiast kupiłam tą bluzę za mniej więcej 200 zł, to był taki mój prezent trochę, pocieszenie w czasie choroby, ale bardzo potrzebuję coś takiego właśnie ze względu na jakieś wyjazdy na narty, na takie wyjazdy zimowe, żeby się zrelaksować i kocham kaszmir. No i to są moje kolory, to wiecie, nie? Z tyłu jest taki jasny beżyk, taki trochę morelowy, z przodu różowy, no i kaptur ma obszycie podwójne, no i właśnie jestem zakochana w tym, zobaczcie jak to wygląda do spódnicy, takiej ołówkowej, spódnicy dzianinowej i właśnie kupiłam, słuchajcie, spódnicę, która nadal jest jakby co, jakbyście mieli ochotę coś podobnego sobie kupić, to w Reserved, ja kupiłam na aplikacji tą spódnicę, nadal ta spódnica jest 100% Merino Limited Collection, też oczywiście jest z metkami, bo to jest nowa na stronie kupiona. Szukałam tego typu spódnicy, właśnie takiej prostej Merino i to jest 100% Merino, słuchajcie. Jedyne co ta spódnica nie ma dobrego, to nie ma rozcięcia i trochę krępuje ruchy chodząc, aczkolwiek jest bardzo rozciągliwa. Natomiast zastanawiam się, czy sobie nie rozpróć tutaj do kolana szwa i po prostu nie obrobić go tak delikatnie przyszywając do spodu niteczką, żeby nie było tego widać i zostawić sobie takie rozcięcie z boku. Możliwe, że tak zrobię. W każdym razie piękny kolor beżu, bo wiecie co, ja u góry nie noszę beży. Unikam beży, bo wyglądam bardzo blado w nich. Taki lekko różowawy, chłodniejszy beż jest jeszcze ok, ale lepiej na dole, więc do tej bluzy właśnie super moim zdaniem, że to jest dół, a nie góra, bo jest to neutralny dół i też pokażę Wam już niedługo
buty UGG, które sobie również sprawiłam, też ze względu właśnie na różne takie planowane wyjazdy zimowe, a poprzednie, które miałam używane, kupione, już się bardzo zużyły. Więc uważam, że jest to super, super rzecz, właśnie komfortowa, mega elegancka i zaraz Wam to udowodnię. Dajcie znać, jak wyglądam w tej spódnicy. Oczywiście tego typu spódnica fajnie wygląda do takich troszeczkę dłuższych sweterków, żeby niekoniecznie wszystko na wierzchu mieć. Ja nie lubię po prostu tak eksponować wszystkiego na wystawie, więc wolę mieć taką właśnie trochę dłuższą bluzę albo taki lekko dłuższy sweterek do tego. Krótszy sweterek też mógłby być, ale wiecie, nie taki, że na przykład spódnica i crop top. I do tego właśnie, dlatego Wam to pokazuję między innymi, że do tego pokażę Wam cudowną rzecz, którą mam dla Was. Piękny, piękny sweterek oversize z wełny merino 100%. Słuchajcie, to jest Zara. Jest naprawdę nowy ten sweter, słuchajcie. Ktoś odciął metkę ze składem, ale to jest na 100% merino. Ja nie wiem, czy nie widziałam identycznego swetra właśnie w Zarze w zeszłym sezonie. To jest taki oversize'owy golfik z cieniutkiej wełny. Pokażę Wam tutaj, zobaczycie, że nie ma wątpliwości. To jest taki sam materiał jak ta spódnica, trochę cieńszy nawet. Trochę cieńsza jest ta wełnka. Kolor khaki, piękny kolor khaki. Bardzo fajny taki wąski golfik do szyi. I tutaj są takie właśnie obniżone rękawy, jest to sweterek w stylu oversize, więc mimo, że tam na rozmiarze jest SK, to spokojnie, słuchajcie, nawet myślę, że nawet XL-ka by w niego weszła, no bo sami zobaczcie, ja bym się tutaj podwójnie zmieściła, jedna i druga ja, ale fajnie to wygląda, jak jest luźne akurat, tym bardziej, że jest to cienki sweterek, no więc jakby był obcisły, to by, wiecie, no wszystkie fałdy, wszystko byłoby widoczne, taki luźniejszy jest lepszy. Na L-kę to swobodnie, piękne. No i zobaczcie, jak fajnie wygląda właśnie do tego typu spódnice. A tego typu spódnice, jak wiadomo, od kilku sezonów są mega modne. No i naprawdę też są bardzo fajne w zimie. Bardzo ładnie można je stylizować ze swetrami. Ponieważ dół się nam wtedy układa tak jak nasza sylwetka, to góry można sobie drapować, nosić do nich paski i różne takie rzeczy. No i przyznajcie sami, że super, super zdobycz. Do tego stroju mam takie kozaczki, które sobie też kupiłam na Vinted niedawno, które praktycznie są w kolorze tej spódnicy, więc super. Będzie pasować fajnie. Pokażę Wam teraz dwie kurtki. Jedną na pewno sprzedam i to będzie raczej ta kurtka. Ona niby też jest S-ką, ale to jest marka Modstrom. Też super firma, słuchajcie, wow. 100% bawełniana kurtka. Natomiast ta kurtka spokojnie może być też M-ką, a skandynawskie firmy mają większą rozmiarówkę, więc jest to taka SKM-ka. Na SK też może być, ma mega fajne rękawy, patrzcie, takie lekko tutaj, lekko bufkowe, nie takie wielkie bufy, niepraktyczne, lekko właśnie ściągnięte, ona ma kieszenie oczywiście. No w ogóle jest piękna, patrzcie na tą kolorystykę, mnie pasuje mega ta kolorystyka, ale mam trochę już tych rzeczy w tych kolorach i chyba sobie tej kurtki jednak nie będę zostawać, ale jest piękna i ma super modny krój. W ogóle teraz te pikówki, zwłaszcza te bawełniane, są bardzo modne. W Zarze są oczywiście w odpowiednich cenach też, ale i w innych sklepach je widziałam. Trochę taka forma takiej koszulo-bluzy, widzicie? Tutaj jest rozcięcie z boku, no piękna kurtka. Bardzo przyjemna w dotyku i właśnie teraz na tą porę taka troszkę już pikowana, jeszcze nie jest to taka puchówka jakaś, w której się grzejemy. No i jest super dla ciała, bo jest bawełniana. Tak otula fajnie ciało. No słuchajcie, piękna kurtka, patrzcie na te wzory. Trochę się zakochałam w niej, wiecie co, te wzory mnie powalają. Ja uwielbiam takie zestawienia. No i słuchajcie, następna kurtka też super się udało. W ogóle to jest Zara Woman Down Jacket, czyli kurtka z puchowa, po prostu puchowa. Jest świetna, patrzcie jaki piękny kolor, taki perłowy krem, perłowy beż, dosłownie perłowy, bo ten materiał ma połysk perłowy. Jest idealny rozmiar to na mnie, dajcie znać jak wyglądam, czy sobie zostawiać tą kurtkę, bo naprawdę stan jest idealny, nowy towar co prawda to był, więc no wiecie. Ale naprawdę kurteczka jak na taką, w sumie nie mam takiej, mam jedną krótką zupełnie, mam drugą taką zupełnie oversize'ową. Tego typu takiej kurteczki nie za długiej, dość dopasowanej, eleganckiej nie mam, więc myślę, czy sobie ją zostawić. Dajcie znać, pokazuję się Wam tam
właśnie do tej stylówki w tej kurce. Wydaje mi się, że też fajnie wygląda do tego typu stylówy. Może być też po prostu do spodni, też będzie fajnie wyglądać. Na pewno będzie no, do wielu rzeczy pasować, bo jest neutralna w kolorystyce. Teraz Wam pokażę piękną kamizelkę. Wow, słuchajcie, jest mega i jest to, już Wam powiem firmę, jest to All Science, więc dzisiaj jest festiwal supermarek All Science UK i to jest 38. 38, ale może być spokojnie na 40. I słuchajcie, jest to taki półgolf, może być trochę wywinięty, bo tutaj jest takie jakby nieregularne wszycie tego półgolfa, więc można sobie go tak, już Wam pokażę, można sobie go tak wywinąć, ale co superowego jest w tym? 95% wełny, 5% kaszmiru, wow, przez super kamizelka, stan idealny i ona ma, patrzcie jak super to zrobione, tutaj ma zamki, które się otwierają zarówno od dołu, jak i od góry, no też dobra firma i zamki są sygnowane i tak dalej, wow. No takie rzeczy kosztują naprawdę kilka ładnych stóweczek. Można sobie otwierać dowolnie właśnie te sfery pod pachami, co zobaczycie w stylówce. Można sobie rozsuwać to na biodra, jeśli macie na przykład trochę szersze biodra, to nawet taki trik może właśnie optycznie te biodra zwęzić, trochę tu rozsunięte, więc mamy takie pionowe paski po dwóch stronach biodra. No i właśnie można to stylizować do wszystkiego, do spodni, do takiej wąskiej spódnicy jak moja, ale ja to przymierzyłam do kombinezonu, który tu będziecie też widzieć solo. Kombinezon vintage taki, obcisły bardzo i to na wierzch. To już jest takie luźnawe, można to na to dać pas, bo teraz pasy święcą triumfy. Można sobie dać szeroki, piękny pas, który da nam tutaj jeszcze efekt dodatkowego wow. No, tak się robi te stylówy, słuchajcie, piękny pas, albo jakiś wisior, jakaś biżuteria, taka wiecie, statement piece, taka mocna, która też tutaj doda nam takiego pieprzyku. I albo do traperu, tak jak u mnie, albo na przykład do spodni rurek, takich eleganckich w stylu jeździeckim i do wysokich kozaków. Miodzio, słuchajcie, przepiękna rzecz po prostu, jestem zachwycona tymi zakupami. Dalej mnie coś drapie. Wiecie co, ja jeszcze mam takie efekty uboczne wcześniejszej choroby, że momentami jeszcze coś tam ze mnie wychodzi i mnie podrażnia. I muszę odkaszlnąć. Słuchajcie, kolejna rzecz. No jest to też super zdobycz, przyznaję. Piękna, piękna kurtka z futra, naturalnego kożuszka. Patrzcie. Zresztą tutaj jest w ogóle metka też. I tam jest napisane. Naturalny koruszek z takich kawałków jest przesuperowy. No nie muszę mówić chyba, ile kosztują takie kożuchy nowe, bo to już są tysiące. Sporo powyżej 1000 nowy kosztuje, ale naprawdę stan, kolor i wszystko tego kożuszka jest jak nowy. Bardzo modne teraz są właśnie te kożuszki, szczególnie jak są właśnie takie wywinięte tutaj. To jest moim zdaniem dobre na rozmiar L do 2XL, mniej więcej, może nawet 3XL. Oczywiście ma kieszenie, jest czyściutki, w ogóle słuchajcie, zapachu nie ma takiego jakiegoś, czasem są, te rzeczy mają taki zapach, że nie da się tego włożyć, a w ogóle to totalnie nie ma zapachu, także wow. Ma kaptur, ten kaptur jest dość taki płytki, taki raczej właśnie, żeby, nie żeby sobie włożyć na dotąd, tylko taki, że trochę tutaj nam włoski z przodu wystają, ale super, że w ogóle jest, można go odpiąć, bo jest na guzikach. Super oversize'owy krój, bardzo piękna, wygodna rzecz, także słuchajcie, za spokojnie 1/5, 1/4 ceny sklepowej możecie u mnie sobie kupić ten płaszczyk. Ale tak jak mówię, no takie rzeczy są pojedyncze, więc tu trzeba troszkę się śpieszyć. Teraz będą dwie rzeczy w kolorze. No i oczywiście nie muszę mówić, że są to też super rzeczy. Sweter od Esk Valley, Made in England. Angielski sweter w stylu Chanel. Już Wam pokazuję z bliska. Patrzcie na ten piękny materiał boucle. Taki mięciusieńki, puszysty, cudowne kolory. Oczywiście guziczki z masy perłowej. To jest, słuchajcie, M-ka. Dość długie rękawy ma. Takie, że można je nosić jako takie za długie. I zobaczcie na ten skład.
wełna merino 87%, 5% kaszmiru i tylko dodatek poliamidu. Mega rzecz. Słuchajcie, będzie to występowało w stylówkach na Chanel. Właściwie już trochę nakręciłam część. No i to jest właśnie taka rzecz, tego typu dzianiny występują u tych projektantów, tego typu jakościowe dzianiny z takich składów. Bardzo przyjemne, niesamowicie przyjemne w dotyku. No i piękny kolor i to jest właśnie tego typu kardigan, który możemy nosić z pasem. Tak jak Wam tu pokazuję, albo do wąskiej spódnicy, ja tu akurat włożyłam moją sukienkę tą taką ściągaczową w kolorystyce i do tego kozaki i bordowy pas, ale można to z brązowym pasem i na przykład z brązową spódnicą, też piękne zestawienie będzie. No i oczywiście można do wszelkich bordo, bo teraz bardzo modne bordo i tak dalej i to też nawiązuje do tej gamy kolorystycznej. No jest mnóstwo możliwości, ja bym czegoś takiego nie nosiła na przykład do jeansów, bo to nie będzie wyglądać elegancko, słuchajcie, tego typu rzecz wygląda fajnie ze swoją barwą kolorystyczną, ewentualnie z czymś, co nawiązuje albo co uzupełnia ten kolor. Także żeby to wyglądało pięknie, elegancko, no to trzeba się wzorować trochę na Chanel właśnie. Trzeba mieć super dodatki do tego albo po prostu rzeczy w tej samej kolorystyce i wtedy zawsze jest strzał w dziesiątkę, czyli takie tone on tone. Spodnie bordowe, spodnie różowe. Albo właśnie spódnicę taką ściągaczową w kolorach z etra. Ostatnia rzecz, słuchajcie, dzisiaj. Ostatnia rzecz, a przy okazji, jakby ktoś chciał, to mam skórzany, piękny, pleciony paseczek, również, który mógłby pasować nawet do tego swetra. Naprawdę w super stanie. I on jest w rozmiarze SM. Jakby ktoś miał ochotę, skóra oczywiście, także jest dostępny. Bo mam trochę czerwonych dodatków, ostatnio bordowych, więc nie potrzebuję aż tyle. A plecione paski zawsze są w modzie i można je nosić w zimie, na lato, zawsze po prostu, ze złotą klamerką. Bardzo piękna. Teraz tak, żółty żakiet kupiłam. Jest to XL-ka. L-ka, XL-ka, naprawdę jak widać w stylówce, jak zaraz zobaczycie w stylówce, jest na mnie dużo za duży. To jest marka WE, to jest też taka lepszej jakości sieciuwa, której nie widziałam w Polsce, ale może jest gdzieś tam. Ma zapasowy guzik, naprawdę jest to nowy żakiecik i też ma fajny skład, bo słuchajcie, ma 5% elastanu, 74% wiskozy, czyli w sumie 80% wiskozy z elastanem, reszta jest sztuczna. Słuchajcie, piękny kolor i to jest taka jakby dzianina, jakościowa dzianina. Piękny kolor, żółty. No patrzcie na ten kolor. Mówiłam Wam, że ja kupuję takie rzeczy raczej teraz właśnie, które są w trendach, które będzie można fajnie teraz w tych trendach ogrywać. No i to jest żakiet, który można pięknie skontrastować. Ja Wam tutaj pokazuję siebie, bo on jest naprawdę na mnie bardzo duży, więc nie ma szans, żeby to super wyglądało. Ale pokazuję Wam zestawienie z taką trochę jaśniejszą spódnicą i swetrem w pastele, właśnie na żółto. A druga wersja, całkiem żółty strój i do tego żółty, ciemniejszy żakiet. Też można się pobawić kolorami. Ale niedawno miałam taką sukienkę, piękną maxi sukienkę z wiskozy w takie żółtą, w takie kwiaty jasne. No i do tego ten żakiet to by wyglądał. Cudownie by wyglądał, słuchajcie. No to byłby jeszcze ten czarny guzik, taki fajny kontrast stanowi do tego botki, na przykład czarne pod spód albo nawet jakieś trapery. No do tej sukienki to by mega wyglądało. Ja mam moją już gdzieś schowaną, totalnie schowaną, tą, bo ja mam taką samą sukienkę, więc już nie zmierzyłam, bo musiałabym jej szukać teraz. A mam teraz, słuchajcie, tutaj remont. Już jutro mi się zaczyna i nie mogę wyjmować kolejnych rzeczy, bo już i tak ciężko się znaleźć w tym wszystkim. Także naprawdę piękny żakiecik w najmodniejszym kroju teraz, czyli trochę dłuższy, fajnie taki zaznaczony z lekkim wcięciem już. Także zapraszam Was, słuchajcie. Kochani, niedługo pewnie już będzie live. Może w przyszłym tygodniu zaproszę Was na live'a. I będzie to live podwójny, z dziecięcymi ubrankami, gdzie będziecie mogli sobie kupić dwie rzeczy w cenie jednej, a naprawdę bardzo jakościowe od pewnej takiej osoby, która bardzo zwraca uwagę na firmy, na jakość. Więc jeżeli macie dzieci takie młodsze, zwłaszcza dziewczynki, to zapraszam Was, ale oczywiście oprócz tego będzie live wyprzedażowy z różnymi rzeczami, także
Mam nadzieję, że z Anią nam się uda to zrobić. No i zapraszam Was już za kilka dni na stylizację à la Chanel. I oczywiście kolejne zakupy też przy okazji będą. Pokażę Wam też taką relację z wyprawy na Kazimierz w Krakowie, gdzie odwiedziłam jakieś vintage shopy. To będzie krótka relacja, ale myślę, że będzie ciekawie. Także zapraszam już na kolejny film. Będzie dużo atrakcji. I na przyszłe programy oczywiście również. Piszcie do mnie, jeżeli macie coś. No i bardzo Was też proszę, komentujcie oczywiście, bo komentarze też pomagają. No i lubię z Wami rozmawiać, wymieniać jakieś informacje. Pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie. Cześć!